Cześć, witam serdecznie w mojej telewizji kanapowej. Mam takie okresy w nadawaniu, że często są przerwy. Jest to spowodowane tym, że po prostu często dokądś wyjeżdżam i w tym czasie nie mogę nic montować, bo nagrywać mogę, ale po prostu nie mam nawet oprogramowania, który mógłbym tak jakoś poprawnie zmontować. Także teraz też będzie już ciąg jakichś trochę zaległych materiałów, które postaram się wrzucić. No i o czym ten program? Dzisiaj chciałem porozmawiać o nadchodzących wyborach do Unii, Parlamentu, który tak naprawdę w całej Unii nic nie może, bo Unią rządzi Komisja Europejska, którą wybierają przedstawiciele rządów, a rządy są najczęściej powoływane w różny sposób, ale przez głównie parlamenty państwowe, czyli są to ludzie, których tak naprawdę nikt demokratycznie nie wybrał, tylko desygnowały rządy, które akurat sprawują władzę w jakimś z tych państw unijnych. To w zasadzie te wybory o niczym nie świadczą, poza tym, że możemy sobie wybrać po prostu osobę, która dzięki temu się dorobi dużych pieniędzy, bo tam są naprawdę bardzo wysokie uposażenia. I także w związku z tym będzie mnóstwo osób chętnych, zainteresowanych, mało stanowisk, a duże pieniądze. Także partie kluczowe na pewno wystawią komitety. A chciałbym dzisiaj jeszcze zahaczyć temat koalicji Trzech Króli, czyli koalicji Korwin-Mikke, pana Grzegorza Brauna, no i narodowców tak naprawdę. Akurat na tej fotografii Trzech Króli był pan Bosak, ale to pan Winnicki jest posłem, także tutaj pan Winnicki powinien wystąpić jako jeden z Trzech Króli. No cóż, pomysł ciekawy, antysystemowy, może uratować część elektoratu, który został zmarnotrawiony przez ruch Kukiza, w którym zaroiło się od osób koniunkturalnych, ale i leniwych. Niestety ta część narodowa poza panem Winnickim poszła natychmiast w rozłam i różnymi kanałami, czy przez taki kanał Republikanów, czy partię Gowina, czy partię, czy nie wiem, czy to jest partia, ruch pana starszego pana Morawieckiego, także trafiła do PiSu. No i pan Andruszkiewicz, czy Andriuszkiewicz, bo on tak zaciąga, pan Andriuszkiewicz, no, został wiceministrem. Myślę, że chodziło o to, żeby pokazać ludziom młodym, ambitnym, jak to mówi pan Michalkiewicz, ambicjonerom, że istnieje możliwość zrobienia szybkiej kariery przy PiS-ie, czy w ramach PiS-u. No i chodziło też o zrobienie rozłamu w nowo tworzonym się ruchu, czy jakiś tam, powiedzmy, obaw, zasianie. Tak, chodziło o zasianie obaw wśród osób, które chciałyby włączyć się w taką koalicję narodowo-wolnościowo-antysystemową. Pan Andruszkiewicz oczywiście się PiS-owi nie opłaca na ten moment, bo zabiera takie głosy niezdecydowane z centro-lewicy, a PiS jest partią bardzo lewicową, poza tym, że bazuje na elektoracie katolickim, który to elektorat i tak jest u nas zdemokratyzowany i bardzo taki roszczeniowy. Bardziej przypomina jakobinizm, czy jakobina przypomina
taki jakiś wyborca PiSu swoimi poglądami i zachowaniem i roszczeniami społecznymi, nawet nastawieniem do moralności niż przypomina katolika czy konserwatystę. No i cóż, myślę, że PiS, mając koryto pod ręką, będzie starał się, będzie próbował wyrwać jak najwięcej ze strony prawej, z prawej strony sceny politycznej, bo PiS nie może pozwolić na to, żeby w wyborach akurat do Sejmu ktoś wszedł z prawej strony, bo zabierze im po prostu władzę. Należy sobie przypomnieć, w jaki sposób PiS uzyskał władzę i większość, najpierw większość, potem władzę w Sejmie. Otóż do Sejmu nie dostała się koalicja SLD i partii Palikota, no, kilku takich ruchów. W związku z powyższym zmarnowali prawie 8%. Oczywiście pomogła SLD przegrać partia Razem, która zmarnowała też około tam 3% głosów z puli wyborczej. No i pamiętajmy, że partii Wolność prowadzonej przez Janusza Korwin-Mikke zabrakło naprawdę tam kilka promili tak naprawdę. Wtedy mieliby 5%. I właśnie te 5% walczy teraz PiS, wyciągając takich na przykład Andruszkiewiczów i oferując im szybkie kariery. PiS, który jawi się już teraz zupełnie jako partia koryta tak naprawdę i jedynie w retoryce antyplatforma. Przykładem do tego wszystkiego niech będzie zachowanie polityków PiSu, no i także prezydenta podczas przejmowania tak naprawdę inicjatywy w Marszu Niepodległości. Marszu, który był wielokrotnie przecież organizowany przez środowiska narodowe, gdzie PiS nawet nie partycypował poprzez udział w tej organizacji, nie mówiąc już o kosztach organizacyjnych czy jakimś trudzie organizacyjno-medialnym. Myślę, że będzie podobnie, że tak jak chciano przechwycić Marsz Niepodległości, tworząc jakiś inny marsz w to miejsce, w taki sposób będzie się próbowało przejąć tak zwany blok patriotyczny, aby skanalizować to wszystko w ten sposób, żeby krypa PiS płynęła dalej. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Andruszkiewicz jest jednym z takich zajęcy wypuszczonych przed całym polowaniem politycznym, przed nagonką. Co będzie, czas pokaże. Mam nadzieję, że koalicja narodowców, wolnościowców, antysystemowców mimo wszystko zaistnieje w wyborach i pokaże, że potrafi osiągnąć jakiś wymierny wynik wyborczy i dzięki temu po prostu zyska spore, myślę, kilkuprocentowe, ale wymierne w skali foteli sejmowych poparcie w przyszłych wyborach parlamentarnych i może będzie koalicjantem, co na pewno wtedy wpłynie pozytywnie na realizację postulatów narodowych, postulatów wolnościowych, postulatów, których w zasadzie celem jest to, żeby Polakom żyło się dobrze w kraju o nazwie Polska, bo nie ma innego kraju, który powinien być dobry dla Polaków, czy najlepszy na świecie, niż Polska. Tak jak dla Anglików najlepszym
krajem na świecie powinna być Anglia, a dla Niemców Niemcy. Niestety Polacy z Polski wyjechali i wyjeżdżają. Są często wypychani ekonomicznie za granicę. W ich miejsce sprowadza się Ukraińców, którzy są też ściągani i wypychani z ukraińskiej biedy. Polacy jadą do Anglii, Ukraińcy jadą do Polski. Kto przyjdzie na Ukrainę, słyszałem o porozumieniach z Izraelem. Może tam powstanie nowy Izrael Wschodu, kto wie. A ja zapraszam jeszcze na kilka zaległych migawek z Marszu Niepodległości. Udało mi się tam spotkać z kolegą Krzysztofem Ukrzą, którego także pozdrawiam serdecznie i zapraszam też do subskrypcji tego kanału, do komentowania. Pozdrawiam wszystkich widzów, których może nie jest wielu, ale dla których nagrałem tę wypowiedź i postaram się nadgonić i nagrać kilka następnych, bo jest co pokazywać, tylko czasu mało, a czasami brakuje po prostu komputera z oprogramowaniem. Cześć, witam wszystkich z Warszawy, gdzie 11 listopada miał się odbyć Marsz Niepodległości, ale się nie odbędzie prawdopodobnie, bo został spacyfikowany przez rząd. To znaczy pod wieloletnią, tradycyjną, już 9. manifestację podpiął się niejaki Morawiec, który zobaczył, że naród poszedł inną drogą. W związku z tym ze sztandarem przez cały marsz przebija się na czoło. Takie już mamy elitki, które lubią być na przodzie, ale nie wynika to wcale z tego, że takie są, tylko tam chcą być. No przykre jest to wszystko. Właśnie zbliżam się do dworca Warszawa Centralna. To jest mgła, także mało widać. To właśnie tutaj, niedaleko, na tym rondzie miał, właśnie widać we mgle, miał się rozpocząć Marsz Niepodległości, który został przejęty, najpierw zablokowany przez odchodzącą panią Gronkiewicz-Waltz, jeszcze prezydenta Warszawy, a teraz zupełnie przejęty przez partię rządzącą. Z tego co wiem ze źródła takiego blisko organizatorów, ten teren ma być obstawiony przez wojsko, tak żeby nie dopuścić do tego, by alternatywny Marsz Niepodległości wystartował o godzinie 14, bo ma iść Marsz Zgody Narodowej, gdzie wraz z panem Morawieckim będzie szedł pan chyba Duda, gdzie nie zaproszono przedstawicieli prawdziwego Marszu Niepodległości, bo są źle widziani w CNN i w innych mediach godzinowej, światowej prasy. Także mamy do czynienia nie z faszyzmem Marszu Niepodległości, a z faszystowskim zawłaszczeniem marszu, którym od 9 lat organizowali narodowcy wbrew wszystkim i za własne pieniądze, a teraz przejęła partia Koryciana, która chce stanąć na czele i która nie zasłużyła sobie na to, żeby świętować niepodległość, bo jest to partia Lecha Kaczyńskiego, który podpisał traktat lizboński, gdzie zrzekł się niepodległości Polski i Polska stała się poniekąd krajem związkowym państwa o nazwie Unia Europejska.
Należy o tym pamiętać. Polska nie wstępowała do Unii Europejskiej, a do Wspólnoty Europejskiej. Także pozdrawiam z ronda. Nie wiem, co będzie. Będzie ciekawie. A nam zostały tylko drzewa w kształcie menory, które tutaj są kształtowane. W końcu, no tutaj nazwa jednej z arterii, Aleje Jerozolimskie, także drzewa Jeruzalem. No nie śpiewasz? No nie! Wtedy jakbyś na widziałem się spotkać pociągiem z naszymi. No ci chciałem powiedzieć ten wiersz. Przyjaciółmi! Ta linia kolejowa to jest. Niestety część miasta obstawiono tak, żeby pan prezydent przyjechał na czele. No bo dzisiaj się okazało, że władcy tego kraju chcą być na początku. W związku z tym trzeba obstawić ulicę, żeby liderzy się nie znaleźli z tyłu, tylko na przedzie. Kolorowe, tam są dymy! Kolorowe! Race. Kolorowe. Tam są race. Polska, biała, czerwona. Tu także zupełnie przypadkowo napotkani ludzie też przyszli na marsz rządowy czy narodowy? Zdecydowanie na marsz niepodległości. Marsz niepodległości. Marsz rządowy. Odpowiadając na pana pytanie, oczywiście przyszliśmy na marsz niepodległości, który co roku się odbywa, jest inicjatywą społeczną, oddolną inicjatywą Polaków, a nie polityków. No to mi powiedział zupełnie przypadkowo napotkany mieszkaniec. No przypadki się zdarzają, jak widać. Nie, 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 nie
już powiem. Chwała bohaterom. Myślę, że za rok będzie tak samo.